wam niestety pokazać. Tu mamy jeszcze drugi golf, który też wychodzi niedługo. To było ostatnio nawet na Facebooku, znaczy na YouTubie. A ja jeszcze wam chciałem zagrać się w Dungeon of the Endless, który jest rogalem, który jest spoko. To też jest temat, który przed speceta po dłuższym czasie, ale jest fajny, więc chciałem w niego sobie zagrać w sumie ogólnie. Bo jakoś dzisiaj, tak szczerze mówiąc, nie chcę się grać w Animal Crossing. Powiedziałem to. No dzisiaj mi się nie chce wyjątkowo. Cześć! O kurde! Azgram, dziękuję serdecznie za git, suba! Deszcz podparowanych subów spadł od Azgram w ilości 1 sztuk. Szaleństwo. Tańce na czat. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że te wstawki, które się tutaj podziały ostatnio, nad którymi pracowałem w ramach rzeczy fajnych takich na ten, na grapaczkę, wam się podobają i myślę, że mogą tutaj zostać na stałe. Narobiłem się jak dziki wieprz, to tak mówię organizacyjnie. Nie wszystko działa, bo widzę, że się rzeczy niektóre rozkonfigurowały i nie wszystkie nie wszystkie rzeczy wjeżdżają tak, jak powinny. Ale to jest wynik w sumie, nie mam pojęcia czego. Wysoki są straszne. Dobra, moi drodzy, Dungeon of the Endless. Idziemy z tym czat! No to fajne jest, dlatego wam chciałem pokazać. Ej, widzicie, ja nie mam tych emotek wszystkich, ja ustawiam, żeby było. To jest indyk, który jest ten. No dzisiaj taki, widzicie, blok indyczy, ale może jeszcze dojdziemy do czegoś takiego stricte switchowego, ale to tam... No i tak to wygląda z mojej strony, streamy są też w inne dni, ale tylko takie stricte streamtendo, gdzie pokazujemy różne gry dla zastanawiających się, czy na przykład coś kupić, też nie, no to właśnie się odbywają w poniedziałki, jest taki blok switchowy, chyba że mnie najdzie w inny dzień, ale ostatnio kiepsko Terraria, jeszcze wracając do Terrarii, tego patcha, który jest na kompie, nie dostała na konsoli jeszcze i nie wiem, czy dostanie szybko jakoś, ponieważ jest to osobny build i oni tam chyba nie robią właściwie tego. Więc jeżeli chodzi o to, to nie wiem kiedy. Nie wiem, czy nie jestem za głośno, gierka nie jest czasem. A, zmniejszymy trochę, bo mi się wydaje, że to jest za głośno. Zmniejszymy ją trochę. Cześć Jasiu, dzień dobry, witam serdecznie Maniek, dzień dobry, witam serdecznie, hej, witam jeszcze, jeżeli ktoś jest, kogo nie witałem, to może napisać 6 na czacie, a osoby, które witałem, muszą się wstrzelić i napisać 9! Tak jest, kurde, tak jest. Ja jeszcze tylko zerknę, czy tu kamera jest dobrze ustawiona, bo ja tutaj takie setupy miałem różne dziwne. Kolegów na przykład, wiecie, mam kolegów takich, tutaj zapraszałem różnych te streama, na przykład fleksującego Łosia. Widzicie, Łosiu fleksujący jest. Możemy też zaprosić, jeżeli byłoby tutaj za mało. Jeżeli wiecie, nie wiecie, na którym streamie być, to możecie przychodzić do mnie, bo u mnie są zawsze wszyscy. Nawet jest Jacek i nawet jest Rudy. Wszyscy są, Rock jest, no widzicie. Nie musicie się rozdrabniać na wszystkie streamy, możecie przychodzić do mnie. To my te ziomeczki tu. Jacusia, widzicie, tak jest, kurde, jest też Niklaus nawet, jest też Radek. I Kyty też jest, tylko zawsze mnie zasłania, bo się to jest zawsze w ten. Notek jest, a widzicie Notka? Patrzcie, jaki jest Notek. Taki jest Notek, Kytu jest, patrz. Jaki zdały, bo widzicie, o. Proszę bardzo, za Kytu jest, widzicie tutaj. Tak jest. Wszyscy są tutaj. Nie musicie chodzić na inne streamy. Wszyscy są tutaj. I Radek też jest, i Notek jest, o. Widzicie Notka? To ja, jakby się ktoś zastanawiał. No to ja. Jest też Andrzej jest, ale Andrzej taki jest ten. Nie ma Andrzeja, ty. Zepsuj. O, jest Andrzej, widzicie? To jest Andrzej, ale on jest w ostrym cieniu mgły, więc on, jego nie widać za bardzo. No niestety, tak. Ma problemy tam jakieś. No. Andrzej jest nieśmiały. Dobrze. Nieśmiały jest, tak? Kurde, Maniek, naprawdę narobiłem się. Jeszcze mamy oczywiście Izdina, bo wiecie, że ten jesteście, bo tak nie miałem kiedy powiedzieć, bo Hania jest jeszcze Izdin. Izdin też. Izdin jest taki, patrz, jak jest sympatyczny. On nie jest taki, znaczy jest sympatyczny żywo, ale taki tutaj. W każdym razie jest tak, że grapaczka była, żeście zarzeźnili tam równo, widzicie, co się działo na grapaczce.
80 koła od Nvidii, jakieś kurde 10 tysięcy od ludzi. Sam się działo, w sumie zbierane było 330 tysięcy. Masakra, ale było fajnie. Także jak ktoś był, to super, jak kogoś nie było, no to będzie następna okazja, więc witajcie, fajne streamy. Ja też siedziałem w World of Tanks, grałem czat, bo grałem. No właśnie tak grałem. Jak ja grałem w World of Tanks, to efekt mógł być tylko jeden. Cieszę te śpieszne oczekiwania, ale faktycznie efekt był tylko jeden. O, to się też zepsuło, dobra. Dobrze, tutaj wiem, że to jest do poprawy, ale wiem, czekajcie, wszystko zniknęło, a tu już jestem. Ale wiecie, bo jak ja grałem w World of Tanks, to było, efekt tylko jeden był. No, efekt był tylko jeden efekt. Gra nadal za głośno? Okej, okay, już dajemy. Tak był efekt. Dobrze, Nintendo Dungeon of the Endless. Pogadaliśmy, podziękowałem wam. To jest Rogal, moi drodzy, który przyszedł bezpośrednio z kompa. On jest też na PC-cie, na Steamie, za mało, relatywnie małe pieniądze. Jak ktoś lubi losowo generowane rzeczy, to fajnie. Bo to jest taka rzecz, która na Switcha jest super. Ja kiedyś mówiłem, że super by było, gdyby gra wyszła na Switcha. No i wyszła. Ona wyszła też jakaś dokokszona o różne rzeczy, bo mamy bardzo dużą plejadę postaci, która ma oczywiście różne skille. Są różne statki, które trzeba odblokować, tylko trzeba grę przejść. A sama gra jest takim dungeon crawlero, trochę dungeon crawlerem i z domieszką power defense'ów. Ja mam o kurde, jaki statek to jest. Can't be on power damage, tu są jakieś modyfikatory, potwory są szybsze, o kurde, to nie wiedziałem, to chyba są dodatki te rzeczy tam. A weźmiemy ten podstawowy, bo to najłatwiej. No, i to jest właśnie Dungeon of the Endless, sobie w to zagramy, partijeczkę, zobaczycie o co chodzi, być może ktoś będzie chciał zagrać to potem na kompie, być może ktoś będzie chciał na Switchu, no nie wiem, fajnie będzie zagrać, tutaj wiecie, coś innego. Wiecie co, bo to już jest właściwie trzeci tydzień, weszliśmy w trzeci tydzień, kiedy ja nie gram w ważone. Ale spaję wam wyczyn. Ale ja rozumiem, żebyście chcieli, żeby było ważone. Wiecie co, jeszcze tylko ja sobie odejdę ten. To jest Rogal, zaraz wam powiem, bo to jest takie, nie jest to turowe, ale jednak jest. I zaraz wam powiem, o co w tej grze chodzi. Tylko wezmę sobie coś do picia. A mam tu taki panek, muszę nalać wodę, zaraz będę. Takie mam. Mięta, imbir, citryna, limonka. Takie te tu. O kurde, armii zielska poleciało. No to już nie ma mięty, to już ja mam całą. Była woda z miętą. Mięta tu z domowych krzaczków takich. Dobrze. Alright, dobra moi drodzy, czyli tak, mamy tutaj dwóch załogantów i teraz ja wam szybko nakreślę, żebyście wiedzieli o co chodzi, bo to jest takie w sumie ważne, nieważne, ale tak. Na samej górze ekranu widzicie pasek, gdzie są surowce. Pierwszy surowiec to jest, zdaje się, industry się nazywa, to służy do budowania ulepszeń. Potem jest science, służący do odkrywania nowych rzeczy, które używacie. Jest jedzenie, które służy do rewerowania postaci. I dust, to jest ten najdłuższy taki pasek żółty. To jest taki nody się zapala, żeby się pokoje dawać im prąd, bo jak macie pokoje, to kiedy jest kolejna tura, nie wychodzą z nich potwory, jak się świeci światło, bo to jest taki trochę korzysta z przesądu, że wiecie, tam szafę macie otwartą, jest ciemno, więc potwory wychodzą. W związku z tym, jak otwieracie kolejne pomieszczenia lochów, trzeba zapalać światło w poszczególnych, żeby moby nie szły. Naszym celem jest przełożenie tego rombu, to jest jakiś taki turbokryształ, do wyjścia, które to trzeba najpierw odkryć. I teraz gra wygląda tak, że to nie jest turówka stricte, ale jest jednak turówka, bo potwory przychodzą i dopiero tak jakby kolejna tura i dość się tych materiałów dochodzi, kiedy otwieramy kolejne drzwi w lochu.
Więc mamy tutaj drzwi i jak otworzymy te drzwi, to odkryje się pomieszczenie, coś tam będzie w tym pomieszczeniu i dopiero przyjdą te surowce, dopiero się będą mogły rozpić potwory i tak dalej, do otwarcia ostatnich drzwi w kolejnym loszku. Te tury można wykorzystywać po to, żeby farmić surowce na kolejne plansze też i żeby można kupować te ulepszenia i tak dalej. I to jest ta warstwa strategiczna, bo w tym momencie, kiedy nic się nie dzieje, stawiamy wieżyczki, stawiamy jakieś tam researche i tak dalej, żeby potem moby właśnie sobie gdzieś tam rozwalać. No i to zobaczycie, jak się mniej więcej gra. No. Cześć Melinkan, dobry wieczór, witam serdecznie, hej hej. Gra nadal mnie zagłusza? Okej. Okay. Czekajcie. To może zróbmy tutaj, ściszmy, poczekajcie, bo to ma taktyczną pauzę. Czekajcie, to taktycznie to wyciszę. Czy teraz jest lepiej troszkę czat? Melnikan, dzień dobry. Będziemy musieli potem jakby co przypomnieć, bo to jest ściszenie tego. Loszku, nie udało ci się ukończyć? O, dobrze, okej. Okay. Dobra, wiecie, dużo gadania, najlepiej pokazać w praktyce, jak to wygląda. Pauzę mamy, aha, no i tak, no i macie oczywiście bohaterów, których można ekwipować różne rzeczy, oni mają też skille jakieś swoje. Tam widzieliście, tych wachlarz tych bohaterów jest dość spory, więc różne rzeczy tutaj są. Ekwipunek, statystyki, levelujemy je właśnie za posiadane jedzenie. Można ich też leczyć w biegu, no i można też zawsze włączyć pauzę, która jest tutaj. Ja nie wiem, bo ja nigdy nie używam tej pauzy, bo zawsze o niej zapominam. Alright, otwieramy pierwszą tutaj miejscówkę. Gra, co ciekawe, można grać w nią dotykowo, więc jak nie gracie na Switchu w doku, można grać paluchami po ekranie. Okej, okay, mamy otwarte pomieszczonko, puścimy tu prąd. I teraz na tym nodzie postawimy sobie tutaj budowanie surowcy. Industrial Generator. Jego sobie tu postawimy. Teraz za każde otworzenie drzwi będzie nam dochodziło więcej surowców. Industry budujemy dlatego, bo za niego wszystko się buduje. W związku z tym warto mieć go chyba, nie wiem, to jest taka moja taktyka. No nie, jest dobra, bo ja nigdy nie skończyłem tej gry. Ale wydaje mi się, że na początek dobrze mieć nafarmić sobie tego industry, żeby właśnie tak było. Aha, no i nie sterujemy tymi postaciami tak stricte, w takim sensie, że gdzieś tam nimi kierujemy. One sobie łażą same. Łażą sobie same. Tutaj zasilanko robimy. My tylko pokazujemy im, gdzie chodzić i tam AI sobie już to ogarnia. Jest spoko. Dobrze, mamy tutaj noda z researchem, mamy mało researchu, tutaj można sobie zrobić różne badania, ale nie mamy na to na razie środków, więc pójdziemy sobie tutaj na lewo, zerkniemy, co ciekawego jest. Dobra, odpalimy sobie tutaj też światełko, mamy skrzyneczkę, żeśmy znaleźli, nice'u, nice'u, dostaliśmy z uniform strażnika, który ma tutaj mniejszy defense z postaci, plus 6 defensu, ten ma 19, ona ma 13, to damy jej. Dobra. Right. Dobrze. Okej. Okay. Dobra. Mamy 35 już, więc możemy ten node kolejny kupić. Tylko musimy tu wytłuc moby. Jak widzicie, nic nam się na razie nie respi. Bo teraz tak. Moby generalnie jak już schodzą, to ich głównym celem oczywiście, skoro my mamy bronić ten kryształ tutaj, to głównym celem mobów jest oczywiście zepsucie tego kryształu. Więc musimy zapalać taktycznie światło w miejscówkach, które będziemy odwiedzać, żeby te moby nam się nie zryspiły. Ale też jak idą, to one atakują te nody nasze, które te generatory. W związku z tym mogą nas pozbawić dojścia do surowców. Także no, trzeba też to jakoś tam skrzętnie sobie zrobić granko, żeby tych nodów nam nie niszczyło i pilnować, żeby właśnie te moby tam gdzieś nie przeszły. My na razie jeszcze tutaj walczymy. Teraz jest ich mało, to jest pierwszy level, więc wiecie, rozbiegowy. Teraz nie mamy tutaj prądu, w związku z tym odetniemy zasilanie gdzieś tutaj z tyłu, bo i tak nie będziemy tędy szli. Puścimy sobie tutaj zasilanko. Sztuczka polega na tym, że jak puścimy sobie bohatera do tego zaciemnionego pomieszczenia, to tam też się nie zrespią moby. I przytrzymamy sobie dzięki temu tą miejscówkę, że nam stąd nie wylezą. Tutaj otworzymy drzwi, więc może nam wylezą, ale my sobie też zbudujemy generator jedzenia, żeby mieć nalewelowanie postaci. I otworzymy babom kolejną miejscówkę. Zobaczymy, co nas tutaj przywita. Moby. To mogą nas przywitać, Lidka. Moby. Wycofamy tutaj, żeby kolega przyszedł. Dobra, jest bicie. Tam papsy obserwujemy. Tutaj nie mamy zasilania. To też wyłączymy, bo tutaj jest ten node duży. Spróbujemy puścić reset. Nie mamy jeszcze za bardzo nic. No, trzymaj się, Lesie, dobranoc. Bajo, cześć HFN, dzień dobry, wieczór.
Na PSN NBA 2K20 21 zł promo do 20 maja. Na wszystkich platformach, jeżeli macie Steama, możecie pamiętać o LEGO Ninja Go, które możecie za darmo zgarnąć. Na Steamie jest, jest na PS4, jest na Xboxie, więc jeżeli macie takie rzeczy, to możecie się udać na te platformy i dodać sobie do biblioteki LEGO Ninja Go. Ja wiem, że to nie jest gra pokroju GTA 5, ale jak macie z kim, to można sobie robić koopa w LEGO, więc zawsze myślę spoko sobie dodać do biblioteki. Nawet gdybyście mieli nie zagrać, nie? Jak to zazwyczaj bywa z nami. Dobra, otworzymy sobie tutaj miejscówkę. Tutaj nie mamy już na Noda. Mamy te rzeczy supportujące i można też właśnie wieżyczki. To jest ten element Tower Defense, bo to już jak będziemy planować ucieczkę, to będziemy stawiać wieżyczki na naszej drodze i tutaj właśnie wtedy wchodzi ten element Tower Defense'u, ale to jeszcze za chwilę, bo na razie musimy się tutaj z mobami rozprawić, które jak widzicie wychodzą nam tutaj z lewej. No i atakują nas teraz zewsząd, więc lejemy się. No, wrzucimy tutaj hapsy, bo się tam kończą tutaj. Dobra, zbicie mobów. Mamy dwie postacie mele. Mamy 41 jedzenia. Zbudujemy sobie tutaj jeszcze jeden generator tego industry, żeby nam to przeszło na kolejny level. Dobra, tutaj możemy teraz podlevelować sobie któregoś z nich. Myślę, że możemy sobie podlevelować... Ona ma prędkość 45, czyli ona będzie wychodziła z kryształem, to zlevelujemy sobie gościa. Teraz tutaj level up, cyk. Kurwa, pomyliłem guziki na padzie i go wyrzuciłem z drużyny i zostałem sam z babą. Nitka, co się z tobą dzieje? Boże, co ja zrobiłem? Pomyliłem guzik. Czyli ta runda poglądowa będzie dość szybka. Okej. Przecież miał być level wbić, a nie odpuszczać mnie. No i zostałem sam. A wiecie co? Rajswind. Co ja zrobiłem? Czemu jak to się stało? Przecież Y nacisnąłem. Aha, bo level up jest na X-ie. Dobra, to ja ją zleveluję może. Dobra. Mamy w ekwipunku jakąś giwerę, ale ona jest postacią mele, więc tego nie użyjemy. Chodźmy dalej w takim razie. Trzeba będzie umrzeć, bo i tak nie ucieknę stąd. O, jest ktoś tutaj. O. A nie, to jest koleś, który sprzedaje rzeczy. Ale są też moby. No i zobaczymy jak to się potoczy, ale ja wiem jak to się potoczy, czat. Jak ja to zrobiłem w ogóle? Pominąłem guzik w padzie. Całe jedzenie się wyprztykam tutaj z tego. O nie! Co on ma w ogóle? Co to jest w ogóle, czat? Trick or treat tutaj. Aha, bo tu brońki sprzedaję, ubranko i tu brońkę. Kupy brońkę. Statystyki jakieś 9. Co to jest w ogóle? Czekajcie. Mieczor jakiś dostałem. Rapier. No dobra, jakiś taki kurde rzadki. No nic, wiecie co? No nie przejdziemy tego dungeonu. Raczej. Nie wiem, jakoś tak się nie spodziewam, żeby to miało nastąpić. Bo nie wiem co się stało, ale opuściła mnie postać z drużyny. Umarła przedwcześnie. Tu idą moby już. Sporo ich. Ja wieżyczek nie postawiłem. Może gdybyśmy jeszcze tu postawili, to nam wyjdzie jakoś. Czekaj, nie researchuj. Nie, czekajcie, co się dzieje? Babo, chodź tutaj. Wieżyczki? Nie mam już żarcia. No to umieramy. Ej, udało się. Mam hapsów na paznokieć. Tu jakiś jeden mob mi z... Aha, umarłem. No dobra, nieważny czat. To jeszcze raz. No, tu nie jest tak, że wyniki miałem jakieś nędzne, nawet miałem całkiem spoko, ale gry mi się jeszcze nie udało przejść ani na kompie, ani tutaj. Cześć Mariusz, dobry wieczór. Alright, no dobra, to jeszcze raz. Ech.
Ej, bo mieliśmy level wbić, ja nie wiem, co się podziało. O, mamy jakiegoś robota. Dobra, to jeszcze raz. Teraz przynajmniej zasady już znacie, zabawy, więc nie muszę się tutaj wywnętrzać. Dobrze, odpalamy ten. Budujemy oczywiście tutaj Industry Generator. Lecimy, let's go. Dobra. Odpalamy kolejną komnatę, idą moby. A nie wiem, co ten robot robi. Ten robot jest chyba z jakichś dodatkowych tych pakietów, które gdzieś tam na kompie nie ogarnąłem już. Mamy 11, to idziemy dalej, bo za industry mamy za mało tego, żeby postawić kolejny budynek. Idziemy dalej w takim razie. Ciekawe, bo ta gra należy do uniwersum. Nie wiem, czy kojarzycie takie gry jak Endless Space. Endless Space był i jeszcze było Endless Legend. Endless Legend był grą taką 4X, tak? To się mówi Explore, Expand, Exterminate i coś tam. Extract. I to była gra, która wyglądała jak cywilizacja. Endless Space to było w kosmosie, takie Stellaris trochę. I fajną rzeczą zawsze mi się to podobało, że to jest firma, która robi te gry w jednym uniwersum. Trzy jakby od nogi zrobili, bo macie tego Rogala, macie grę, która jest na planetach, która jest taką strategią, macie coś jak Stellaris. I to wszystko jest zrobione tak, że jak graliście w jedną, to te surowce na przykład są w każdej grze są identyczne. Tam jest wszędzie industry, wszędzie jest research, wszędzie jest jedzenie i wszędzie jest ten dust, czyli to zasilanie. I to jest wszystko połączone. To są gry, które się rozgrywają w tych samych... miejscówkach może nie, ale że to jest to samo uniwersum. Że lore jest wspólne dla wszystkich gier. Jest bardzo spoko w ogóle. Cześć Firewake, dobry wieczór. No kurde, Firewake się oderwał. Chciałem powiedzieć, żebyś zapraszał na wyspę, ale nie chce mi się lecieć na nią. Przepraszam. Ale mi się nie chce ostatnio. Ja mam, mój Animal Crossing wygląda dokładnie tak samo jak wyglądał. Tam się nic nie zmieniło. O, mamy tutaj zasilanko podstawowe. Możemy zbudować już generator kolejny, więc zbudujemy industry. Tyk. Dobra. Let's go. Właśnie łapiesz gwiazdy? Nie chce mi się, naprawdę nie chce. Jakoś mi się ostatnio nie chciało grać w Animal Crossing. Znaczy ja wiem, że fajny i w ogóle ten, ale a jakoś tak mi się ostatnio nie chciało. Dobra, mamy teraz mało industry. Idziemy teraz, pójdziemy w lewo, zobaczymy, co tutaj się czai. Mamy moby, na razie wszystkie pokoje mamy rozświetlone, w związku z tym nie mamy się co martwić, że nam coś plecy zrobi. To będzie pierwszy nierozświetlony pokój, ale w związku z tym, że my tutaj będziemy w nim, to jeszcze tutaj też się nic nie zrespi. Idziemy w prawo. Let's see about that. 35, więc już można coś tam podłączyć. W sensie industry mamy kolejne. Okej. Okay. Dobra. To zbudujemy tutaj to żarcie, żeby mieć na te levele. Tym razem mam nadzieję, że zlevelować mi się uda. Jednego tego robotka cofniemy sobie do tego pokoju, żeby nam nic stąd nie wylazło. A tu sobie babą otworzymy kolejne pomieszczenie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj dostaliśmy paczkę żarcia i tutaj wyszły moby. A, czyli widzicie, tu żeśmy wyszli i nagle moby też się pojawiły tam. No dobra, to walka w re. Teraz jest problem taki, że każde pomieszczenie, które nie ma tego zasilania, generuje moby tak naprawdę. Więc jak mamy trzy pokoje, które nie mają tego zasilania, to one w każdym z tych pokoi mogą się wygenerować na tą turę. To jest taki lipna sprawa trochę. No dobra, to co? To my przytrzymamy tego robota dalej tutaj. Te moby jak będą chciały iść do kryształu, to muszą iść tędy. Więc on tam przytrzyma, zobaczymy, co tu się dzieje. O, zasilanko dostaliśmy. Możemy tutaj odpalić, robota przestawimy tutaj. Teraz tutaj mamy wyjście z lochu. Okej. Okay. U mnie wszystko jest gotowe, to znaczy? Nawet mieszkańcy noszą merch, naprawdę? Przeszliśmy animala, zacząłeś personę? Co to znaczy przeszliście animala? Jak można przejść Animal Crossing? Nie da się przejść Animal Crossing. Czy to jest niemożliwe? Co tam zrobiliście? Już byłeś w zimie, jesieni i tak dalej? O, tutaj już tam z tyłu wyważą. Czekajcie. O kurde, ale ich sporo. Cofamy. Czekajcie, pójdziemy tutaj we dwójkę, jak wycofamy, to zbudujemy sobie wyżyczki. Bo będziemy i tak tędy szli. Więc te wyżyczki się przydadzą. Zmedowałem w ostatniej chwili. Już dość dużo mobów się zrobiło. No dobra. Teraz kolejny tutaj, jak widzicie, za każdym razem jak zbudowaliśmy kolejny generator, to następny z nich jest droższy od poprzedniego.
Tutaj mamy ścieżkę, która prowadzi nas do wyjścia, a tutaj mamy drzwi do odkrycia, więc żeby wygenerować sobie więcej surowców, no siłą rzeczy musimy tutaj zajrzeć, co tu się dzieje, więc zaraz to będziemy robić. Pójdziemy sobie tutaj w prawo. Masz miejsce romantyczne, miejsce na Godzilla, rozkładasz... Kurde. Ja myślę, że muszę tutaj... Nie wiem, dzisiaj mi się nie chce jakoś tego animala grać. Ale widzę, że tutaj wyspy są gotowe, to ja myślę, że chyba w przyszłym tygodniu będę musiał zagrać w niego tutaj w poniedziałek. Dobra, idą moby. Moby są ostrzeliwane przez nasze wieżyczki. Mamy wieżyczki mega słabe. Więc idziemy im pomóc. Akurat moby nie atakują wieżyczek, one tylko atakują generatory, więc luzik. Ale to też oznacza, że jak są wieżyczki tylko w pomieszczeniu, nie zatrzymują się na nich i idą dalej. Zapalamy światło, bo mamy kolejne. Możemy w takim razie sobie postawić kolejny generator. Postawimy sobie to industry, bo jedzenia trochę mamy. Tu możemy odpalić research. Napraszasz nawet codziennie? A na które miejsce? Na Godzilla. Ja mam nadzieję, że na Godzilla. Co tutaj mamy? Attack power 10. Prisoner pod. Does low damage to enemies in the room. Co tutaj mamy? Co to jest? 4 sekundy w tym samym pomieszczeniu. A tutaj 30% defense. To weźmiemy sobie tego Prisoner Poda 2. Chodzi mi lepsze wyżyczkę. Tutaj sobie otworzymy to przejście. To chyba ostatnie drzwi w tym loszku. Zaraz będziemy robić. Kurde, akcja, ewakuacja. Uff, shit. Dobra, lejemy ich. Tamci tutaj idą. Medujemy. Gra ma aktywną pauzę, gdyby ktoś się zastanawiał, więc jeżeli komuś management tutaj taki odpowiada, tudzież jest za szybko, na przykład się dzieje, może sobie zawsze spauzować i dać rozkazy na pauzie. My musimy iść tutaj, bo mob się przedarł. On idzie do naszego kryształu. A to nie może tak być. A pozostałe wszystkie zaorane, rozumiem, tak? No pięknie, tak. Robione mamy. Reset jest. Czekajcie, teraz tak. Tutaj mamy zasilanie na całej drodze. To jest włączone z defaulta. Wyłączymy jedno pomieszczenie, gdzie jeszcze włączymy. Okay. No dobrze, moi drodzy. Mapa taktyczna mówi nam, że idziemy z kryształu tutaj na dole, tam gdzie jest ten żółty romb i musimy przejść w lewy górny róg mapy. Wszystkie te pomieszczenia mamy zasilane z lewej strony, więc tutaj nam nic nie grozi. Wyjdą nam moby, które będą nas teraz atakować ciągiem, wyjdą nam z tych nieoświetlonych pomieszczeń, czyli tutaj na wprost będziemy mieli lekką przeprawę z nimi. I potem w lewo od wyjścia one też chyba mogą wyjść, z tego co się orientuję. Więc musimy zrobić tak, że... No, że będziemy musieli biec. I się tłuc. Okej. Chodźmy zatem. A czemu grasz w Persony Firebike'u? Co się stało? Bastik, dzięki serdecznie za follow. Krypik jeszcze tam był. Kurczę, a tu się w ogóle nie pojawiły ten. O nie, czemu się nie pojawiły ten powiadomienia o waszych nie subskrypcjach, tylko w followach. Podziało, czekajcie. Aż kliknę. Ja mam tutaj teraz tyle rzeczy poustawianych czat, że... Powiem wam, że to grapaczka, jak się przygotowywałem, to ja tutaj tyle rzeczy porobiłem. Jest teraz tyle możliwości niedziałania u mnie. O, jest powiadomienie. Tykwa, dzięki serdecznie za followa. Cześć obłędny, dobry wieczór, witam serdecznie. Że tutaj może tyle rzeczy nie działać. Okay. Czekajcie sekundkę, zaraz wrócę. Uno momento.
Halo, halo, tykwa. A tutaj dzisiaj stream Tendo, gramy akurat w indyczki, kurczę, Dungeon of the Endless. Będziemy uciekać z lochu, to będzie pierwszy loch, który postaram się pokonać, w sensie wtedy też się starałem, ale nie wyszło. I naszym zadaniem jest teraz przebrnięcie, kurde, tutaj, z naszą dwójką pięknych bohaterów. Jako że baba jest szybsza, to musimy wziąć tego drugiego, bo ona teraz weźmie kryształ i my musimy teraz ucieczkę robić. W związku z tym, czat, idziemy. Dobra, wzięliśmy kryształ i teraz, kurde, moby złażą. Ale ten robot też zadyla szybko jednak. No wiecie, moby złażą. To już nas nie interesują te generatory. My musimy się przedrzeć tą babą teraz do wyjścia. A one nas tutaj będą żreć. A my mamy tylko w jednym miejscu wieżyczki. Jest trochę lipa. A ona jest teraz spowolniona z tym kryształem. Teoretycznie powinniśmy ją osłaniać. Dobra, tutaj będzie punkt zborny. To pierwszy level to jeszcze tak spoko można uciec w miarę. Te wieżyczki sobie poradziły. Baba trochę poraniona, więc wrzuciliśmy im trochę medów. Czekamy tutaj, nie ma co się zatrzymywać. Wieżyczki sobie tutaj strzelają. Cyk! Ja czekamy na babę. I cyk! Porobiony. Cześć słoniu, co tam? Dzień dobry, wieczór. Jak tam, kurde? Widzicie, pierwszy level zrobiony. Jak widzicie, tych poziomów jest całkiem sporo. Najdalej byłem w trzecim, albo w czwartym. Ale jak widzicie, czasami popełniam błędy. W sensie, no tak, widzicie, poprzednie rozgrywce. W siódmym byłaś, Morgana? O kurde. Może ktoś istaczać, jak kto to skończył. W szóstym albo siódmym? To wy żeście tam zrobili. A ja chyba tak daleko nigdy nie byłem tutaj. Ja tak skromnie. Teraz więcej czasu z tą grą spędzam. Dobra, idziemy w tej dusty jak zwykle. Ej, w ogóle tu chyba nie przeszły ten, nie przeszły nam te materiały w końcu. No proszę bardzo, kurde, otwarte. Tutaj jest zasilanko. Dobra, nie mamy materiałów. Gdzie jest to kolejne drzwi? Na dół. Okej. Okay. Cześć babaś, o kurde, cześć Antris, dzień dobry, witam serdecznie, hej hej, mieliście szczęście? O kurde, czy to taki farty? To ja nigdy nie miałem takich fartów. Ty, ile mamy tego dustu? Ile my mamy zasilania? Wszystko jest porobione. Chodźmy dalej. Przedzieramy się. Dajemy się. Jest źle, czat, powiem wam. Ja tutaj zabija bardzo często nieuwagę, jeżeli chodzi zwłaszcza o życie moich podopiecznych. To jest taki największy psikus, który gra mi sprawia. Ja nie widzę, kiedy im się tam chapsy kończą. A teraz musimy zlevelować kogoś, bo mamy dużo jedzenia, więc zlevelujemy najpierw babę. Tym razem zlevelowałem poprawnie. Więc nie ma tego złego. Mamy też kolejne drzwi. Tutaj zasilanko odpalimy. To już porobione ten korytarz. Okej. Okay. 4 godziny chodzenia po lesie z narzeczoną. O kurde, no to ładnie. Ja słończę. To już taki ten? Mocne postanowienie poprawy po kwarantannie. Dobra. To ładnie, ładnie. Ej, kurde, co tu na level jest? Czekaj, co mamy za reset? Tesla mamy tutaj, Attack Power 35. Mamy też Food Replicator, ale nie mamy, kurde, tych resetów, w ogóle tych surowców na reset. Może ja sobie to powinienem zrobić. Czekajcie, zróbmy teraz, no może zróbmy te resety. Nazbieramy sobie tego, żeby można było zrobić reset w takich fajniejszych rzeczy. To w ogóle tak nie trzymam tego. Nie wiem, czy zdążymy, bo tam 40 parę było potrzebne. Ej, leją mnie. Czy my tu mamy to zasilanie? Jest zasilanko. Kończy nam się szczęście. To jest już mój surowiec. 46, kurde, to nie wiem, czy zdążymy. No nic, na razie mamy wszystko rozświetlone, więc nie jest jeszcze tak źle. Na jutro, jak będzie czas, to jest wyznaczona trasa, czyli... O kurde, słuchaj, gdzie ty mieszkasz? Masz takie jakieś fajne trasy, czy musisz tak samopas gdzieś się tam w jakieś łąki i pola jakieś tam rzucać, czy coś w ten deseń? No my tak w sumie niby mamy tutaj trasy rowerowe, ale... Ale no...
nie są zbyt dalekie. Mamy już ten research, możemy robić. Mamy kolejne pomieszczenie. No, fajnie idzie. Tu sobie odpalimy ten research w takim razie i zbudujemy sobie chyba kolejny generator, jeżeli mnie stać. Bo to jedzenie jest dobre. Coś na dół. Na razie rozświetlone. Wow. 35. A ja wezmę ten lasty jeszcze jeden może zróbmy. Szybciej ten jedzenie może wybudujemy jeszcze. To jedzenie nam się przyda. Na level i na hapce ogólne. To jest taki surowiec, który trzeba dzielić pomiędzy leczenie bohaterów, a kurde jeszcze levelowanie ich. Dobra, czekajcie, potem dobrze. Dobrze, kurde, mam pierwsze nierozświetlone pomieszczenie, więc tu będą nam moby wyłazić. Więc wsadzimy tu robota na razie. Co? Palamy kolejne. Czego dałem te ghosty? Jakie ghosty? Jakie ghosty? O, i możemy zrekrutować bohatera. 39 jedzenia od nas wymaga. Rakia level 2. Bylibyśmy w trójkę. Bym zrekrutował, ale nie mamy żarcia. Mamy żarcia. Trzy osoby już. Do góry. Dobra, mamy to jedzenie. Moby wyszły akurat jeszcze na tego NPC-a, nieźle. Musimy tutaj się tłuc. Dobrze, zabiją tego NPC-a. To nic nie zrobimy z tym. A nie, zrobiliśmy, pokonaliśmy. Kurde, nie wiem. 39. Dużo żarcia, zostaniemy bez haptów. Bo na razie nie możemy podjąć tej decyzji. Czekajcie, tu wrzucimy robot, żeby trzymał tą, ten, to pomieszczenie. Tu otworzymy sobie. Okej, wycofańko. Ej, jak mamy dużo w ogóle tych. O nie! Prawie mi umarła. Zoom out. Ej, umarł mi robot, bo szukałem zoom outu. O nie! Ej, na pauzie. To koniec, o Jezu, szukałem zoom outu. No i nie mam żarcia. Alright. Dobrze, czat. Okej. No nie udało się. Zapatrzyłem się, bo szukałem zoom outu, bo nie wiedziałem, co się dzieje. No i tak to się właśnie przegrywa tutaj. Dobrze. Dungeon of the Enders. Ja chyba tak chciałem sobie tylko chwilę pokazać, poświęcić, bo jeszcze chciałem jedną rzecz sobie zagrać. Co tam, babasiu, u ciebie? Dawno żeśmy się nie widzieli w ogóle. Lasy mam do pożygu. Nie znam wszystkich duktów leśnych, ale jak mi przyjdzie uchwyt na telefon, to sobie zrobię zwiad i zapytuję trasy. Leśny drogę spokojnie wyznaczyłem sobie trasę 50 km, a nie wjeżdżając na żadną drogę publiczną. Nice. Kumulację rzuciłeś fajki, co zboostowało apetyt, do tego złamanie ręki, czyli nie mogłeś nic robić, więc siedziałeś się dupę, no i pandemia przyniosła 72 kg 90. Uuu, kurde, to fest. To ja ci życzę tam, wiesz, powodzenia oczywiście. Nie martw się, bo ja też troszkę zrolowałem na tej epidemii siedzenie tutaj na dupie. Więc ten, więc jest tak różnie. No, że wiesz. Dobrze, tyle. Idziemy w grę. Jedno z tych 12 ze Switcha.